Trenerze, właśnie przyjechaliście z meczu z Kielc, wygranym 1-0. Jak ten ocenia to spotkanie? No, graliśmy kolejne spotkanie kontrolne w przeciągu tych dwóch dni po tym takim nieudanym meczu kontrolnym z Puszczą Niepołomice, który był poprzedzony zajęciami przedpołudniowymi, takimi dość ciężkimi, o akcencie siłowym, gdzie ewidentnie było widać u zawodników w tym meczu no, trudy tego treningu. Dzisiaj graliśmy bardzo pożyteczny mecz kontrolny z Koroną Kielce, który wygraliśmy. Ja mogę być zadowolony z gry, z postawy drużyny, bo zawodnicy potwierdzili, że są w dobrej dyspozycji i z przeciwnikiem wymagającym, z przeciwnikiem, który no, również miał swoje cele, jeżeli chodzi o dzisiejszą grę kontrolną. Zaprezentowali się moi zawodnicy dobrze i zasłużenie wygrali to spotkanie. Po raz kolejny w zespole wystąpili Paweł Jaroszyński i Przemysław Kita. Jak ocenia pan tych dwóch zawodników? Bardzo pozytywnie oceniam występ Pawła Jaroszyńskiego. On zagrał bardzo poprawnie w meczu z Puszczą Niepołomice i dzisiaj to tylko potwierdził. Dzisiaj oczywiście ta poprzeczka poszła zdecydowanie wyżej, bo grał w meczu przeciwko drużynie, która gra na co dzień w Ekstraklasie, przeciwko zawodnikom, którzy na co dzień walczą o punkty w Ekstraklasie. To jest młody zawodnik, pokazał, że potrafi radzić sobie w takich trudnych sytuacjach. Jest utalentowanym piłkarzem i myślę, że będziemy mieli z tego zawodnika duży pożytek. On tymi dwoma grami kontrolnymi bardzo mocno zapukał do drzwi pierwszej drużyny i na pewno sobie wywalczył postawą w tych dwóch meczach kontrolnych szansę występów również w Ekstraklasie, w meczach o stawkę. Natomiast Przemek Kita również zaprezentował się bardzo poprawnie w meczu z Puszczą Niepołomice. Dzisiaj grał troszeczkę mniej, ale również pokazał, że chce po prostu walczyć o tą kadrę szeroką, tą osiemnastkę meczową w pierwszym zespole i też uważam, że jest na dobrej drodze, żeby tak się stało. Także oceniam występ obydwu i postawę obydwu zawodników bardzo pozytywnie.